Mistrzowi. Witam serdecznie w kolejnym odcinku pograjmy w Silent Hill 5 Homecoming na kanale Karolka. Zaraz mnie szlak trafi z tą grą, ponieważ ciągle mam problem ze ścinaniem się filmów i nie potrafię go ogarnąć. Nie wiem, czy to naprawdę coś jest poważnego z grą, czy też z moim komputerem z grą. Raczej nie, bo gra jest oryginalna, tylko ściągnięte spolszczenie i wszystko powinno śmigać. To spolszczenie troszeczkę przerobione. No ale dobra, w takim razie w tym odcinku mieliśmy się udać tutaj, za tę dziurkę. Przejść sobie pięknie pod dziurką, właściwie takie małe limbo, tylko że... Dobrze się mówi limbo, tak? Limbo, tylko że plecami. No, co my tu mamy? Po co on ma tyle beczek z benzyną? Nie mam pojęcia, być może chodzi tutaj o przemyt amfetaminy w beczkach po benzynie. Jeśli nie, to nie mam pojęcia. Wygląda na stary stół roboczy, no tak, świetnie. Dobrze, i tutaj, a tu jeszcze coś miałem, jakieś wejście, hola hola, gdzie tak lecisz, Alex? Kolejny zapas beczek z benzyną. A tego nie mogę czasem otworzyć rurą? Nie można użyć tutaj tego przedmiotu, a szkoda. No dobra. W takim razie lecimy dalej, czekajcie, mapa, nie mam mapy tej okolicy, szkoda. Na stole farba czy krew? No nie, no raczej krew, nie? Jak wszystko w Silent Hill, zakrwawione, zasrane, zaszczane, w ogóle miasto żuli. Ale to nie zmienia faktu, że miasto zasłynęło z tego, że jest po prostu straszne. Skąd on wziął tak duży generator? Pewnie, wiesz, gotował tam na posesji u Magdy Gessler i ten. Dobra, koniec żartów. Wchodzimy. Mistrzowskie ładowanie. Nie, świetnie. Zobaczmy, co tu ciekawego wydarzy się. Proszę bardzo. Proszę bardzo, jakiś film. Halo? Hello. Mógłbyś o coś zapytać? Fajnie. Czyli co, nie pogadamy sobie? Jak leci może? Co tam u ciebie? Czyli co, nie, to nie chcę z nim rozmawiać, naprawdę, że sobie jest zegar, mimo że jesteś pewnie elektrykiem. Patrz tu na mnie i rozmawiaj ze mną, gościu. Halo? O, proszę. No powiedz, że to cię nie interesuje. Dzieciak szeryfa. Haha, no tak, to ja. Żołnierz, z tego co widzę, no tak. Nie rybak, prawda? Podpierdoliłeś go tatusiowi. Być może, nie interesuj się. Czasami rozkazywać żołnierzy, że jedna osoba, która może co mam robić, to ja sam, cześć. Taki twardy jesteś, co? Dość zaniedbany. Ja tak mam z grami. Lubię je szanować. Mayor Bartlett. You know where I can find him? Sure. Same place he is every day. Digging up people's graves. You know, there's something seriously wrong with that guy. You know? Wełbie mu się pomieszało. Like in the head. That's Mayor Bartlett. Yep. No wonder all the streets are broken. Wszyscy mają już wszystko w dupie. On coś kombinuje. Żołnierz musi mieć broń, o proszę. Podejście z szacunkiem. W takim razie ja cię teraz zabiję. Nie, oczywiście żartuję. Dobra, no i dostaliśmy broń. Lubię uczciwe wymiany. No i świetnie. Znaleźliśmy pistolet, nie tyle co znaleźliśmy, bo go dostaliśmy. MK23. No i czekajcie, czy ja go tu mam gdzieś w ekwipunku. Nie widzę go. A tu jest! 9 strzałów. I co mogę teraz? No widzisz, mógłbym cię postrzelić, ale tego nie zrobię, bo szkoda mi amunicji na ciebie. 9 strzałów to jest na razie coś i to na pewno się przyda. Tu coś mamy. Kurczę, że też nie mam drobnych, te przekąski
nieźle wyglądają. No to może on da ci tam jakiegoś drobniaka, co? Hey man, one more question. Mhm. Mogę wziąć strzelbę? Yeah, how about if I slap you and kill you, huh? You're looking for a weapon? Take a look around the place. I'm sure you'll find something else you can use. Yes, sir. O co chodzi z tymi wszystkimi zegarami? A lot of clock parts in this place. There a reason? Yeah, there's a reason. For fixing clocks. Haven't you noticed that every single clock in this town has stopped at exactly 2:06? Na drugiej 06. I hadn't. Ciekawe, to musimy zapamiętać. Rozejrzyj się, synu. Możesz je naprawić? Kid, I can fix just about anything you put in front of me. But I've never seen anything like this. There's no reason they're not working. It's like there's something causing it. Ciekawe. What? What? No to co słyszałeś, Alex, siła. What you're trying to figure now, isn't it? I'm just trying to find my brother. Now you might want to think about opening your eyes to everything else that's going on around here. You might find it'll lead you to where you want to go. Kid, you don't leave me alone. I'm putting a shell right through your face. Wsadzisz mi pałkę w poprzek dupy, to może być bardzo interesujące, więc będę ci przeszkadzał, słuchaj. What else do you want from me? Leave me alone. Leave me alone. Ja czekam, aż się wkurzysz. Why don't you leave me alone, hmm? Hey, I can't talk right now. Dobra, już w takim razie mnie przeszkadzamy, widzę, że jest bardzo zajęty, ta strzelba mnie korci, jakbym ją sobie zabrał, po prostu wziąłbym ją i podłożył mu od dupy strony i go zabił, żeby wziąć tę strzelbę, no nic, tu coś mamy, no podstawowe techniki walki, to nam się przyda, bo tutaj, bo to są strzały z pistoletu, chociaż wątpię, żeby to mnie czegoś nauczyło, ponieważ Silent Hill jak Silent Hill, no trzeba umieć strzelać po prostu, coś tu mamy, amunicja do pistoletu, świetnie, ile dostajemy tej amunicji, 9 strzałów, no proszę, czyli już mamy tych strzałów 18. Kawa wygląda jakby miała co najmniej z tydzień. Dla mnie wygląda jakby miała co najmniej z miesiąc. Ale mniejsza, nie przyszliśmy tutaj rozmawiać o kawie. Tylko o, tu coś miałem, weź. Mapa złomowiska, o proszę, to też nam się przyda. Chociaż może nie teraz w sumie, ale... Chociaż nie, właściwie teraz, no bo będziemy stąd wychodzić. To racja, racja. Tylko będziemy chyba te złomowisko opuszczać, więc nie wiem na ile się przyda. Tu proszę, kolejny health drink. Świetnie, mistrzowski napój razy już ile? Razy 8. Czyli mamy 8 health drinków. Coś pięknego. Czy coś mamy w tej lodóweczce? Halo? Niestety nie. Ta lodówka wygląda na jeszcze starszą niż ja. Być może tak jest właśnie. To jakieś rękawice. Głowę rękawiczki i buty. W jakim paskudztwie pracuje Curtis? No myślę, że się tym nie przejmuje. O! Kolejna amunicja! Świetnie. Ile już mamy? 20? 9, 18? 27 strzałów po prostu z pistoletu. No coś niesamowitego. To będzie geniusz. Tylko wiecie co, ja sobie wyciągnę nóż, bo nie chcę marnować tej amunicji. Ona się na pewno przyda, ale bardziej na bossy, a nie na typowych przeciwników, jacy tutaj biegają, czyli tam pieski powiedzmy, czy też właśnie, nie wiem, no co za chwilę będzie, zależy co spotkamy. No i dobra, saveik. Zdecydowanie saveik, skorzystamy sobie z niego, zapiszemy grę, bo trzeba zapisywać, póki są te savey. Tak, jest saveik. Pierwsza 58, coś niesamowitego. Druga w nocy, a my gramy w Silent Hilla. Tak jak mówimy, już polecam wam to oglądać w nocy. Jeśli dodam odcinek tam powiedzmy o 16-17, to odpuśćcie sobie, poczekajcie do godziny 20, czy tam 20 powiedzmy pierwszej, jak już się ściemni. I wtedy można spokojnie oglądać odcinek Karolka z Silent Hilla, to będzie na pewno klimatyczniejsze niż oglądanie powiedzmy o 12. Jeszcze kurczę z załączonym telewizorem i z psem szczekającym nad uchem. A tak to spokojnie można sobie usiąść, założyć słuchawki i wczuć się w klimat. No, na razie nie mówię o głupich rzeczach, bo naprawdę tego klimatu nie chcę wam psuć. Mógłbym mówić o cyckach, o czymkolwiek, ale po co? O nie! Załączyło się radio. I to jest bardzo zły znak. Ja cię pierdzielę, zaraz się... O, fuck! O, żeż ty, kurwa, gnoju zasrany. Będziesz mnie straszył, starego żołnierza. No, jeszcze mnie dziadek ugryzł w nadgarstek. Ja pierdykam, ale się zesrałem. O, mistrzowski dziennik mam tutaj. Mamo, gdzie Steven? Chciałem się z nim pobawić w różne gry. Nie pytaj o to, skarbeńko, on był bardzo niegrzeczny. Pewnie, kurde, matka wyrzuciła go przez okno z 6 piętra na asfalt. No nic. Czekajcie, którędy się stąd wychodziło? Tu jest wyjście, tak? Tylko jeden pies był? No to chyba dobrze. Zresztą po co ja się przejmuję? Z przeciwnikami nie musimy walczyć, możemy też uciekać i też sobie damy radę. No ale oni nam z reguły nie odpuszczają, biegną za nami. Ten hektar, te 2 kilometry. Mistrzowskie ładowanie ciągle.
No i teraz wracamy. Wypadałoby się udać do burmistrza. Mimo, że mieliśmy mapę złomowiska przed chwilą, to teraz już nam nie jest potrzebna, bo z tego złomowiska wyszliśmy. Może ja jeszcze bym... A w sumie wejdę tu na sekundę, żeby później nie żałować. I... A, czyli już wejść na to złomowisko nie mogę. Nie, mogę. Otwórz. Coś się stało dziwnego, że nie mogłem wejść. Jakaś dziwna siła. Pewnie godzina 2:06. Ej, wy się śmiejecie. Ja mam na telefonie godzinę 2 w nocy i 6 minut po. Ale się teraz zesrałem. Bez kitu, ludzie. Ja pierdyle, nie? To było straszne. Jeszcze tego nie zwiedziłem. Może będę żałował, a przebiegnę się tam, co mi szkodzi przecież. Pewnie nic. Chociaż nie, aha, to jest tam, a tam było wszystko zawalone, dobra. Nie ma sensu tam lecieć naprawdę, bo to wszystko było zastawione gratami. Ta mapa nie jest aż tak dokładna, żeby pokazać wszystkie miejsca, które są zawalone beczkami, samochodami i różnymi tam sprzętami RTV EGD od Cartisa. On by mógł swoją drogą otworzyć naprawdę porządny sklep RTV EGD i to posprzedawać wszystko. No ale godzina w tym Shepherd's Glen ciągle stoi na 2:06, więc tyle. No i dobra. Wychodzimy i wracamy, lecimy do szeryfa. O fuck. Jest film i słyszę psy. To będzie chyba mordercza noc do... O, świetnie. Wheeler? No to męski głos. Alex Shepherd. Myślałem, że... Halo, Wheeler? Zamawiam 3 kilo ziemniaków. Słyszysz mnie? Bez odbioru. O nie. O, już pamiętam, co nas tu czeka, ludzie. Już pamiętam. Ha, ha, ha. Proszę bardzo. Wow. Teraz 5 punktów dla tego, który pamięta, jak kiedyś nazwałem tego potwora. Macie 10 sekund na przemyślenie. 9. 8. Tak, dokładnie. Wszyscy już wiedzą. Jest to człowiek nerka. Tak, do kiedy... Czy on się na mnie zażegał właśnie? Wiem, że muszę celować w płucka. Wystarczy celować... Płucka. Ciach. Wystarczy chyba jeszcze 2 razy może. No, czekam na ciebie, czekam. Halo. Ciach. Widzicie, wystarczą 2 dobre strzały w płuca. I nasz gościu na plecach kuca. Człowiek nerka, pierwszy człowiek nerka w grze zabity. Przynajmniej... O, o! Czy... Jak mnie przestraszył. Czy to zwariował? Słyszę jakieś okropne dźwięki. No dobra, w każdym razie teraz nie mam pojęcia, gdzie mamy iść w sumie. Wydaje mi się, że do burmistrza. Ja w ogóle wyciągnę nóż. Pogadałbym sobie z Wheelerem, ale już chyba nie ma... Ja pierdyle, ludzie. Muzyka przednia. Tylko mnie to nie kręci, sorry, ale... Nie ma L? Bardzo nie... O, fuck, ogar! Dobrze, że go zauważyłem, że zdążyłem zareagować. Teraz też zdążyłem unik zrobić. Świetnie, świetnie, Karol. Okej, jeden nie żyje. Coś jeszcze? Zapraszam. Zapraszam na nocne potyczki z Karolem Shepherdem. Gdzie jesteście, dziady? A naprawdę tyle? Coś za mało. Coś się tu chyba jeszcze na mnie czai. No właśnie, słyszę, kurczę, darcie ryja psów. Czy to są, kurczę, Syberiany Husky po prostu? Tutaj czają coś... Co to jest? Te dźwięki mnie przerażają coraz bardziej. O Boże. Masakra. Dobra, musimy iść tu, tak? Musimy iść tu. Uaa! Tam jest pies. Uaa. Nie fajnie. Może przejdę bez walki? Nie, chyba nie przejdę bez walki. A? On chyba jest na warcie, tak? No kurde, już mnie widział. Już bym pak, 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 para, pak, pak, para, pak. I teraz powinienem sobie z tą poradzić, dziadu. Uważaj, uważaj. I jeszcze raz, świetnie, świetnie. Ciach, dobra. Świetnie, ale mnie wystraszył. O, pioruna, no czyli w każdym razie... Fuck. Pojawienie się potworu powinno mówić mi o tym, że... Zadania, właśnie, jakie mam zadania. Przeszukaj, nie ma w domu, przeszukaj resztę miasta. No tak, to na razie robimy regularnie. Przeszukaj cmentarz i pobliskie rejony miasta, by znaleźć informację o zniknięciu Joshua. Znajdź burmistrza Barletta, rozkopywał groby na cmentarzu. Aha, no czyli w każdym razie wracamy na cmentarz.
I to już teraz, przy tej masakrycznej muzyce, której nienawidzę. Jest tak dobra, że jej po prostu nienawidzę. Słyszę radio. A więc to... No to jest radio jednak, no tak. I radio oznacza problemy. Jestem a tam kolejny pies sobie żre coś tam. A żryj sobie, dziadu. Ja sobie tu wejdę. Fuck? Nikomu nie przeszkadzając. Ja myślałem, że to jakiś potwór, a to drzewo. O nie, naprawdę. Silent Hill potrafi doprowadzić do wstrząsu wątroby. I to takiego porządnego. Nawet Karolka. O, coś... O, tam jeszcze człowieczek nerka sobie chodzi. No dobrze, no to tam dym sobie. Ja ci nie będę przeszkadzał. Bo nie musimy, prawda, walczyć z wszystkimi potworami. I to jest dobre. To jest dobre, że nie musimy tego robić. Bo byśmy po prostu zginęli. Uwierzcie mi, że nie ma szans pokonać wszystkich potworów na tym poziomie, na którym gramy, czyli mistrzowskim. Okej, wychodzimy na... Coś słyszałem. Słyszę radio. A tu ostatnio był pies. No i spokój. Nie... O, fuck you! Nie, Karol, nie odzywa się. Ja muszę jak najmniej mówić o potworach, bo zawsze mam pecha. Chyba niedługo będziemy musieli wypić pierwszy mistrzowski health drink. To śmiechopę wystraszył. Skądś ty tutaj wybiegł, jak hopie Filip z konopi. Znaczy hopie, trudno do psa mówić hopie. Ale już tak powiedziałem, no co. Dobra, może ja wiecie co, wyciągnę pistolet, chyba będę czuł się pewniej. To tylko troszeczkę amunicji, a... O, tutaj już jest ciszej. Dobrze, bardzo się cieszę. No jak będę tak trzaskał, to za... No kurde, właśnie. Otwórz swe płuca. Zanim ma cierpliwość, zacznie kucać. Okej, raz. Jeszcze raz, nereczko. Nereczko. Otwórz swe piękną klatkę piersiową, ciach. Dobranoc. Dwa ciosy. I gościu po prostu zasnął. Zasnął, kurczę, na zawsze. Czy on dostanie jeszcze tików pośmiertnych? Jak to człowiek nerk... O, fuck! Oh, widzicie, myślę o tym, że dostanie. Jestem na to przygotowany i mnie to, kurczę, straszy. Dziwna ta gra jest. Dziwna bardzo. Mogę przeładować? Tak, na R. No, świetnie. Ale od teraz staram się omijać ludzi nerek. Ludzi nerków. Ludzi... Nieważne. Ludzi nergalów. Ludź nerka. Okej, okay, a nie mam jeszcze toporu, tak? Nie, no niestety nie mamy. Tu jest spokój, ale bym chciał tu wejść. No masakra po prostu. Tutaj byłem, tak? Tak, muszę przejść dalej. A tu jest safe. No i proszę bardzo, zepszemy sobie grę. Zepszemy sobie grę i będziemy ten odcinek kończyć. Bo jestem save point, a nie jestem w stanie wam odpowiedzieć, kiedy będzie następny. Także ten mi bardzo pasuje. Okej. Okay. Gra zapisana, mam godzinę 2:08. No, u mnie na telefonie jest 2:13. Czyli ta 2:06 w sumie troszkę się zgadzała. No dobra, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pograłem w Silent Hill 5 Homecoming na moim kanale. Mam nadzieję, że wam się podobało, że godzina jest odpowiednia, w której to oglądacie, że boicie się tak samo jak ja. Tyle, możecie stawić tam jakąś łapeczkę do motywowania Karolasa, waszego mistrzaka. No i tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach już niebawem. Na razie, mistrze. Cześć, z tej strony Karolek95. Jeżeli spodobał ci się mój odcinek, możesz zostawić łapkę. Jeśli nie spodobał ci się, możesz zostawić pięść na mojej mordzie odciśniętą. Ewentualnie zasubskrybować mój kanał. Tyle, na razie, mistrze.